opowiem! Odrzucone przez opozycję. Ci z opozycji mówią, co my możemy, jak to PiS rządzi. Nikt nie ma poczucia odpowiedzialności za całość. Jak nie macie, to po co jesteście posłami? Po co jesteście posłami, pytam. Złóżcie mandaty! Jak nie macie wpływu na swoje partie. Szanowni Państwo, to jest strajk rolników! To jest strajk związków rolniczych, a nie polityków! Proszę zejść z tej sceny! Naprawdę proszę zejść z tej sceny! Tam jest wasze miejsce! Sejm! Do głosowania za nami! Stawiania się za nami! A nie tu robienia za jakiejś chuśby wyborczej! Szanowni Państwo! Tak jak wy, jestem rolnikiem! I nie życzę sobie! Zapraszam wszystkie związki tutaj na tą scenę! Są tu przedstawiciele, z tyłu stoją! Ustawieni po płotę, nie wiadomo co! To oni tu powinni być! Na tej scenie! A nie rolnicy, a nie politycy! Nie jest tak? Tam jest Sejm! Tam niech rządzą dla nas! Tam mogą się wykazywać! To minister Buda zamienił się z głupkiem na rozum! Premier więcej wie o rolnictwie niż minister rolnictwa! On myśli, że jak powie, że dostaniemy pieniądze, to my w to uwierzymy! Nie dostaniemy! Po pierwsze, Unia nie pozwoli na taką pomoc publiczną. Po drugie, skąd wezmą te pieniądze? Znowu będą następne podatki po to, żeby powiedzieć, że to rolnikom musimy dać? A my nie chcemy, nie chcę wsadzą gdzieś. My chcemy pracować, my potrafimy zapracować dla siebie. Mało tego, płacimy też podatki. Niech tylko nam nie przeszkadzają. A minister co mówi? Bo rolnicy dostają dopłaty, niech on sam weźmie te dopłaty. Niech pozwoli nam pracować normalnie, a niech nie udaje, że jest rolnikiem. Kota odbierzemy! I żadna policja nam w tym nie przeszkodzi, bo my też mamy swoją siłę. To my ratujemy honor tej partii, która naprawdę obiecywała, że polska wieś jest priorytetem. Szanowni Państwo, będziemy i walczymy i będziemy walczyć, by ta ustawa rzeczywiście została zawieszona, jak niektórzy proponują, ale żeby ta ustawa całkowicie znikła z parlamentu. Lobbujemy i prosimy senatorów z wszystkich ugrupowań, żeby tej ustawy nie poparli, żeby znowu wniosek, który też jest wnioskiem Solidarności Rolniczej, żeby wniosek o odrzucenie ustawy w całości dzisiaj na Senacie został przegłosowany. Jest samoobrona, jest nas kilka tysięcy bez mała, bo myśmy tu przyjechali naprawdę z całej Polski. Myśmy tutaj widzieli, dobrze jest, bardzo dobrze. Słuchajcie, drodzy rolnicy, tak jak i młodzi, przede wszystkim, bo na was cała nadzieja. Ja już jestem bez mała dziadkiem, ale mam tak samo syna. Mam rodzinę, mam wnuków i dzisiaj jestem zaskoczony, bo naprawdę głosowałem. Głosowałem na prezydenta, głosowałem tak samo na PiS. Dzisiaj jestem zażegowany. Dlaczego? Dlaczego tak skrzywdził nas rolników? Słusznie tu powiedziała Renia Beger, że rzeczywiście myśmy musieli mieć jak Lepel. Lepel dał tyle
Jeżeli nie będzie to zmienione, nie będzie zawieszone, to będziemy działać do końca, dopóki Pan Bóg mi da zdrowie, mojej rodzinie i Wam wszystkim, nam, naszej wspólnocie rolniczej i wszystkim związkom. Dziękuję. Drodzy rolnicy, mamy problem wielki, dlatego że nasze grupy zostały zatrzymane. Policja założyła kaski. Może sytuacja strasznie przybrać zły obrót. Więc prosimy policjantów, żeby zachowali spokój i dopuścili tych ludzi do nas. My całą drogę wykonywaliśmy ich polecenia. Nie dzielcie rolników, bo już to zrobiliście dawno temu. Politycy, a na was rozkaz teraz policjanci to robią. Kochani, rolnicy, myśliwi są z wami tutaj dzisiaj. A dlaczego są tutaj myśliwi? Myśliwi jesteście? Jesteśmy tutaj dlatego, zobaczcie, ASF i Piątka Kaczyńskiego to dwie największe bolączki, dwie największe bolączki polskiej wsi. Żeby zwalczyć ASF, trzeba wspierać rolnika, umożliwić myśliwym wykonywanie tego, za co sam płaci. Myśliwy sam płaci, żeby mógł polować. Wystarczy mu nie przeszkadzać. Nie trzeba dawać jakichś groszy. To jest jak z rolnikami. Dają ci 2 złote, zabierają 8. Tak samo jest z tymi dotacjami. Wystarczy nie przeszkadzać. I trzeba wesprzeć Polską Państwową Inspekcję Weterynaryjną. Jak przyjeżdża pani inspektor, która waży 40 kg do dzika zdechłego, który waży 80 kg, to jak ona go ma ubrać w ten worek na zwłoki? Co ona ma z nim zrobić? Nie zawija tasiemką dookoła i ten dzik sobie leży przez tydzień. Z tym ASF-em. Bo przecież zakład utylizacyjny nie może przyjechać. Nie przychodzi lis, nie zabiera kawałek, nie przychodzi krup, i wynosi kawałek, i dziki się zarażają, i zdychają przy fermach, i są ogniska trzody. Ostatnio jak byliśmy na drogach 7 października, przedsiębiorcy solidarnie z nami też zablokowali jedno ze skrzyżowań w Warszawie. Jest tu jeden panel głos jednemu z przedstawicieli przedsiębiorców. Witam bardzo serdecznie, ale rolnicy, czy wy tutaj jesteście? To jest cicho w ogóle! Są tutaj głosy, że blokują waszych! Gdzie my jesteśmy? Tutaj, żeby gadać o tym, wróćmy się! Bo żaden policjant nie przyjdzie i nie weźmie odpowiedzialności, że tam naszych strzykają gazem! Zróbmy porządek z tym burdelem! Że jeśli my nie pokażemy pełnej determinacji, a nasz piękny kraj i rozwój naszego rolnictwa nie wygramy! Więc wszyscy pokażmy, że wracamy po swoich i wracamy tu! Niech wszyscy zobaczą, cała Europa, że rolnicy są mocniejsi od górników! Zróbcie miejsce, zawracamy po naszych! My nie zostawiamy! Nie wolno nam zostawić naszych! Nie wolno! Pokazałem już wielokrotnie, spadłem te rajno, że wracamy się po naszych! I pomogę wam tutaj, bo mam gdzieś ten bałagan, który doprowadza nas do tego, że tutaj się znaleźliśmy. Więc pokażmy z całych sił, z płuc, po co tu przyszliśmy. Kochani, odbyło się przed chwilą spotkanie z marszałkiem Grodzkim, z senatorem, który wczoraj zgłosił z PSL-u projekt odrzucenia na komisji dalszego procedowania ustawy Piątki dla Zwierząt. Proszę Państwa, ja powiem jedno. Jest nas ciągle za mało. Oni ciągle jeszcze nie są przekonani, że my mamy rację. Są dobre deklaracje, ale jest nas za mało. Nie możemy dać się podzielić tak, że nasi koledzy gdzieś tam będą. Musimy brać odpowiedzialność za to, co może stać się za chwilę na polskiej wsi. Pod domem każdego posła musi być wysypany obornik. Pod domem każdego senatora będzie wysypany. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej. Służba zdrowia jest niewydolna, a Jarosław Kaczyński wygania nas na ulicę, żeby narażać społeczeństwo. Nie chce z nami rozmawiać, nie chcą się spotykać. Wiedzą, że jesteśmy pod Sejmem. Nie ma od niego zaproszenia. I każdy poseł,
każdy senator, który daje choć trochę wątpliwości, w jaki sposób zagłosuje, on nie będzie miał taczki obornika pod domem. My mu przywieziemy tam kilka tirów obornika, tak? Będziemy wszyscy razem. Nie ma miejsca na najmniejszy podział. I liczymy na wsparcie tych posłów i senatorów, którzy tutaj dzisiaj są. Proszę was, bądźcie z nami. Poprośmy posłów i senatorów, bądźcie z nami! Bądźcie z nami! Bądźcie z nami! My nie chcemy żadnej jałmużny od żadnego państwa, od żadnego rządu. Bo ich chcemy produkować. Dzisiaj pieniądze, jeśli mają, a ja wiem, że ich nie mają, niech dadzą na leczenie ludzi. Dzisiaj kraj, ojczyzna jest niebezpieczeństwie. Niebezpieczeństwie są ludzie. Szanowni państwo, kiedy wrócicie, powiedzcie swoim sąsiadom, powiedzcie kolegom, których jeszcze dzisiaj nie ma. Bo, szanowni państwo, jeżeli dzisiaj zaniechamy, to nasze dzieci nigdy nam tego nie wybaczą. One przyjdą kiedyś na nasze mogiły i gorzko zapłaczą, bo powiedzą, gdzie byłaś mamo, gdzie byłeś tato, kiedy trzeba było walczyć. Boją się! Nie, oni się nie boją. Oni już dzisiaj wiedzą, że my jesteśmy zwycięzcami. Że to wy jesteście zwycięzcami tej wojny. Bez względu, czy tą ustawę przyjmą, czy nie przyjmą. Wiecie dlaczego? Bo my nigdy nie pozwolimy, żeby ona weszła w życie. Ona nigdy nie wejdzie w życie. Żadna szkodliwa ustawa. I to powinien być nasz cel. Szanowni państwo, tak jak i wy, jestem rolnikiem z Wielkopolski. Pół roku temu, jakiś czas temu, jakby mi się ktoś zapytał, że obecna partia rządząca zafunduje nam taką ustawę, nie uwierzyłbym. Po tym wszystkim, co usłyszałem w telewizji przed wyborami prezydenckimi, wtedy to partia rządząca Prawa i Sprawiedliwość chodziła nam, rolnikom, tam gdzie słońce nie dochodzi. Nie zgodziłbym się na to. A teraz co? Zostaliśmy zdradzeni. Wykorzystali. Kochani, jesteśmy tutaj od rana. Niektórzy wyjechali o czwartej. Szanujemy wasz czas, szanujemy was. Ale jeszcze trzy zdania, żeby przypomnieć, szczególnie tym młodym, którzy podjęli wielki obowiązek służby ziemi. To was szczególnie chcę przypomnieć. To w waszych rękach jest los rolnictwa, a rolnictwo jest podstawą zdrowej ekonomii.